Thank you.
Miłośników basketu ze słupskiej hali Gryfia wita bardzo serdecznie Piotr Głowacki. Można nie zdobyć mistrzostwa Polski, można nie znaleźć się na podium, ale trzeba koniecznie wygrać z AZS-em Koszalin. Wielkie derbowe widowisko, Energa Czarni Słupsk, AZS Koszalin. Mecz, który rozgrzewa kibiców zarówno w Koszalinie i Słupsku, ale nie tylko, bo o tym meczu także mówi się w całym kraju. Oba zespoły niezwykle skoncentrowane, przygotowujące się do tego spotkania. Oba w ostatnich kolejkach odnoszące sukces, czyli pokonujące swoich przeciwników. Słupska drużyna na parkiecie w następującym składzie. Jest Shiloh, jest Blessing Game, jest Kalistus i Gruszecki. To on będzie miał oczywiście za zadanie powstrzymać Quintela Woodsa. A największa postać na parkiecie w drużynie AZS-u, ten, który jest praktycznie od wszystkiego. Quintel Woods numerem 6, z 9, Piotr Dąbrowski z 10, Dante Swenson z 12, Iwan Radenowicz i z numerem 33, Szymon Szewczyk. Trzy pierwsze punkty zdobyte przez Czarnych w pierwszych sekundach tego meczu. 3-0, 8 minut 56 sekund do zakończenia pierwszej kwarty tego meczu. Gryfia oczywiście wypełniona do ostatniego miejsca. Gruszecki tam na prawej stronie ma Shiloh, jest w powietrzu, nie ma dwóch punktów. Jest za to zbiórka akademików. Woods do Szewczyka i dwa punkty do Radenowicza, przepraszam. Odpowiadamy atakiem pozycyjnym. Shiloh, Blessing Game, Gruszecki wpycha się tam na Szewczyka, nie ma faulu. Kto przejmie tą piłkę? Znowu akademicy z 10. Swenson na rozegraniu. Po prawej stronie ma Woodsa, wychodzi mu tam na zasłonę Szewczyk. Nie, jednak Woods. Dąbrowski, Swenson za dwa, niecelnie zebrać, Zukwu udało się, wyprowadzamy szybko piłkę, staramy się narzucić swój styl gry, nie ma za rzucie za trzy punkty, niecelnie, Shiloh, 3-2, 7 minut 45 sekund, pierwszy faul Mokrosa. Piłka dla zespołu koszalińskiego. Dąbrowski, Swenson. Próbuje się tam oderwać Szewczyk od Shiloha, ale Quintel Woods, przy nim Mokros. Blisko, ma kłopoty Amerykanin. Nie ma faulu. Piłka dla akademików. 3-2, 7 minut 27 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Radenowicz, Szewczyk, on potrafi rzucać za trzy i potrafi pracować także pod koszem. No to Woods za trzy i celnie. 3-5 na prowadzeniu zespołu z Koszalina. Mokros, Shiloh. Pierwszy faul Swensona. Wyprowadzamy za bocznej linii. Dwupunktowe prowadzenie akademików. 3-5. Blessing Game, Mokros. Je markował rzut za trzy, ale nie, oddaje. Piłka trafia do Blessing Game, a ten wysoko w górze i w ostatniej sekundzie akcji będzie remis, 5-5. Woods. O tym zawodniku można opowiadać długie historie. Swenson. Szewczyk znowu za trzy ze skrzydła, tym razem niecelnie. Blessing Game, szybko przenosimy tą piłkę, nieprzepisowe zagranie Woodsa.
dwa przewinienia akademików i jedno przewinienie ekipy ze Słupska. Blessing Game. Tam na skrzydle czeka na podanie Shiloh, ale nie. Indywidualna akcja Blessing Game'a i szybkie wyprowadzenie przez Swensona. Nad rękami Zyukwu i trafia. Za dwa, 5-7. Akademicy znowu na prowadzeniu. Gruszecki. Shiloh. Blessing Game, krótka wymiana między Amerykanami. Prosi o zasłonę Zyukwu, ale jest Dąbrowski, zdążył wrócić i odciąć od kosza z niewygodnej pozycji. Rzut, ale walczymy. Szewczyk. Faul. 5-7. Będą wolne. Faul Szewczyka na linii rzutów wolnych. Jarosław Mokros. Trafia 6-7. Jeszcze jedna próba. Także celna, a więc kolejny remis. Woods. Ładna interwencja Zyukwu. Dziś walczy w obronie. Radenowicz nie poradził sobie z Amerykaninem. Piłka dla akademików. Mają 17 sekund na dokończenie akcji. Ale nie ma punktów. Dąbrowski. Swenson. Zdążył do obrony Mokros. Nie ma faulu. Był ustawiony na nogach. Igor Milicic interweniuje u sędziego. Blessing Game. Shiloh. Gruszecki. Poszedł w tłok, ale nie oddanie do Mokrosa. Szkoda, że nie trafiamy z dystansu. No i Blessing Game zatrzymuje rozpędzającego się Swensona. 7-7, 4 minuty 58 sekund do zakończenia pierwszej kwarty tego meczu. Szybko wracać do obrony, krzyczy słupski szkoleniowiec. Woods. Na obwód do Swensona przez Radenowicza, ale znowu Woods i za trzy niecelnie zbieramy, przeszkadzał tam sobie Shiloh. No ale ładnie do Gruszeckiego, z buta nie ma, będzie faul. Będą dwa rzuty. Woods. Zostaje na boisku, jest zmiana w miejsce Dąbrowskiego. Radenowicz. Opuszcza i Dąbrowski, w jego miejsce Mielczarek. I z numerem 24 Chorwat Goran Wrbanc. Karol Gruszecki na linii rzutów wolnych. 7-7 na tablicy wyników. 4-34, pierwszy niecelny. Drugi także. Swenson. Mielczarek. Woods. Szewczyk przepychający się ze Zyukwu w górze. Brawo za zbiórkę przez Mokrosa. Blessing Game. Mokros nie chce rzucać z dystansu, no to Gruszecki. Wyrósł tam przed nim Szewczyk, mamy stratę. Mielczarek.
Walczymy o piłkę. Swenson. Woods. Po zwodzie, no i proszę, do wbiegającego Mielczarka. Piękna akcja wykończona dwoma punktami. 17 do 9. Czym odpowiadamy? Blessing Game. Po prawej stronie Shiloh, ale poszło do Gruszeckiego. Ten miał czas na złożenie się do rzutu i 10 do 9. Czarni na prowadzeniu. Swenson, Mielczarek, znowu Quintel Woods. Za trzy, niecelnie na szczęście, ale zbiórka Mielczarka. Szewczyk tam wbiegający w strefę podkoszową, a Woods nad rękami Zukwu. Zbieramy tą piłkę po niecelnym rzucie. Walczymy na bronionej tablicy. Blessing Game, Mokros boi się rzucać z dystansu wyraźnie. Teraz jest Zukwu w górze, proszę. Z pół obrotu i odskakujemy. 12 do 9. Swenson. Woods. Zakręcił się z tą piłką. No i jak policzyłem, czterech zawodników bijecie, ale odpowiadamy. Piękny kontrol przez Gruszeckiego. Wykończona akcja. Błyskawicznie to wszystko trwało. 2 sekundy i jest 14 do 11. Woods znowu jakby przygotowywał się do rzutu za 3 punkty. Po prawej stronie ma Mielczarka. Balans na lewo, na prawo, rzut niecelnie, zbiórka jest Zukwu i już Blessing Game, minięcie na skrzydło do Gruszeckiego, Gruszecki niecelnie, walczymy jeszcze o tą piłkę. 14 do 11. No i Zukwu musi odpocząć, musi, a w jego miejsce debiutujący w drużynie czarnych Chorwat Drago Pesalic. Nie ma atletycznej budowy, ale jak twierdzi trener, doskonale potrafi spisywać się pod tablicami. Rozpoczynał karierę od pozycji numer 4, ale z biegiem czasu był przesuwany na pozycję numer 5. Trochę koszykarski wędrownik. Miejmy nadzieję, że spełni oczekiwania słupskiej ekipy szkoleniowej, a przede wszystkim kibiców. Pierwsza zbiórka Pesalicza. Blessing Game. W górze. No i proszę, są 2 punkty. 16 do 11. Jakby się umówili, jakby na przywitanie. Pierwsza akcja wyprowadzana przez Blessing Game'a w towarzystwie Pesalicza i 16 do 11. Dokładnie minuta do zakończenia pierwszej kwarty. Tu nie słychać prawie muzyki, tu słychać śpiew słupskiej publiczności, a na parkiecie słupskie cheerleaderki. Do 11, dokładnie 60 sekund do zakończenia pierwszej kwarty derbowego spotkania rozgrywanego w Gryfi. Czarni podejmują AZS Koszalin. Mecz ryzyka, mecz emocji, mecz, który jest także, można powiedzieć, spotkaniem dwójki rywalizujących, właściwie dwóch grup kibiców.
Szubarga w zespole koszalińskim. Pierwszy kontakt z piłką. Radenowicz znowu był przez chwilę przy piłce. Musi odrzucać, tak jest. Do Swensona, Swenson. Nie, przepraszam. Austin z piątką trafia za 3 punkty i 16 do 14. Blazing Game, mokro, za 3, jaka szkoda. Zbiórka Radenowicza, te natychmiast do Szubargi. Szubarga próbował do Mielczarka, ale tam wyrósł jak z podziemi. Mokros, mamy przejęcie, odpowiadamy długim podaniem. Dokładnie Gruszecki, no i proszę, po minięciu Szubarki są 2 punkty, 18 do 14. I jeszcze w ostatniej sekundzie próba rzutu za 3 w wykonaniu Serma Iwana Radenowicza. Nieudana i po 10 minutach gry 18 do 14 dla czarnych. No to mamy 120 sekund na ochłonięcie. Zespół koszaliński już przygotowany do wyjścia. Jest Radenowicz, jest Wrbanc, jest Austin, Szubarga i Mielczarek. Czy będą zmiany w składzie słupskiej ekipy? Pesalicz, Nowakowski pojawia się na parkiecie, jest Gruszecki, jest Shiloh. I rozpoczynamy drugą kwartę. Po pierwszych 10 minutach, 18 do 14, 9 minut 55 sekund. Shiloh, Blessing Game, zatrze niecelnie, szedł tam jeszcze Horwat na zbiórkę, ale nic z tego. Jest strata także akademików. Shiloh w powietrzu. Są 2 punkty. Rozpoczynamy więc kwartę od zdobyczy punktowych. 20 do 14. Szubarga do Mielczarka. Ten do Radenowicza walczącego pod koszem. Akcja zatrzymana gwizdkiem. Będziemy wyprowadzać piłkę za końcowej linii. 20 do 14, 9 minut 12 sekund do długiej przerwy, czyli końca drugiej kwarty. Shiloh, Blessing Game. Po zasłonie Pesalicza jest faul Radenowicza. Pierwsze przewinienie tego zawodnika z zabocznej linii. Akademicy mają już 2 przewinienia. Pesalicz daleko, no i proszę, no i proszę. Ale wchodzi w drużynę, 23 do 14. Radenowicz nie ma, jest faul Nowakowskiego.
pierwsze przewidzenie Michała Nowakowskiego w tym meczu. Szubarga, Bielczarek, Wrmans, a teraz proszę, Radenowicz tyłem do kosza. Bitwa na parkiecie serbsko-chorwacka zakończona faulem przez Chorwata. Pesalic, pierwsze przewinienie tego zawodnika w meczu. 23 do 14. Radenowicz na linii rzutów wolnych. ...88% skuteczność w rzutach za jeden. Ale pierwszy na szczęście niecelny, oczywiście dla czarnych. 23-14. Jeszcze jedna próba. Tym razem celnie. 23 do 15. Blessing Game. A do wejścia przygotowuje się Łukasz Seweryn. Nowakowski w indywidualnej akcji, ale proszę, niecelnie, ale poszedł tam na dobitkę Gruszecki, są dwa punkty. 25 do 15. Mielczarek. Do Wrmansa, ten do Radenowicza, Radenowicz. I będzie drugi faul Chorwata. Pesalic, tak jest. Donalda Skyris natychmiast dokonuje zmiany. Herwat musi usiąść, ma dwa faule. Wracza Ejzukwu, pojawił się także Łukasz Seweryn, odpoczywa Szelą. Mamy przejęcie. Szybciej pokazuje Blessing Game do centra. Gruszecki. Do Ejzukwu. No jest. Radenowicz. To był niesportowy faul. Od tyłu. Wyraźnie. Radenowicz już poza boiskiem, w jego miejsce Szymon Szewczyk, opuszcza także boisko Szubarga, pojawia się Swenson, nie ma rzutów, oba zespoły mają po trzy przewinienia na swoim koncie. Gruszecki. Przeszkadzał mu Austin, poszło więc podanie do Blessing Game, a ten wpycha się. No i proszę, do Jeziuku będą dwa rzuty. Kairis ma pretensje do Nowakowskiego, że nie szedł jeszcze w ten tłok, żeby tam powalczyć, podciągać akademików. Jeziuku na linii rzutów wolnych. Niecelnie. Jeszcze jedna próba. Także nie. Fatalna skuteczność w rzutach za jeden. 25 do 15. Czarni na prowadzeniu. Swenson tańczący z piłką. Teraz Mielczarek w tłok. Przy nim jest Nowakowski. Skutecznie przeszkadzamy. Zbiera Seweryn. Natomiast do Blessing Game'a. Krótka wymiana z Nowakowskim. Jest Seweryn po lewej ręce, ale nie, poszło podanie do Nowakowskiego. Nowakowski niecelnie. Zbiórka Wrmansa. Szewczyk, Swenson. Za dwa niecelnie. Kto zbiera? Zebraliśmy. Gruszecki. Blessing Game. On przyspiesza tą grę. Na obwód. Jeszcze jedna próba Nowakowskiego. Tym razem za trzy. I 28 do 15. Co robi Igor Miliczyć? Natychmiast prosi o minutową przerwę w grze. 6 minut 46 sekund do zakończenia drugiej kwarty. Czarni prowadzą 13
punktami. Minutowa przerwa w grze. Pooglądajmy sobie i uregulujmy oddechy w towarzystwie słupskich cheerleaderek Energa Maxi. Szymon Szewczyk jest Swenson. Z dziewiętnastką pojawia się Piotr Stelmach. Jest Quintel Woods. I z 24 numerem Goran Vrbanc w ekipie koszalińskiej. Słupska piątka bez zmian. Vrbanc. Stelmach. Swenson, bronimy wysoko, niecelnie z biurka Nowakowskiego. Blessing Game, dwójkowe zagranie z Jukwu, błąd kroków. 28 do 15, 6 minut 17 sekund do zakończenia drugiej kwarty tego meczu. Swenson, wymiana z Woodsem. Szewczyk, Swenson już na prawym skrzydle. Nic nie dała ta zasłona Stelmacha. Przeszkadzamy jak możemy i skutecznie. Blessing Game, jak ten chłopak przedziera się na połowę przeciwnika, a później nie boi się tych wież stojących pod koszem akademików. 28 do 15. Swenson. Stelmach. Woods. Odejście od Gruszeckiego. Mniej przestraszył się Nowakowskiego i za dwa punkty. Tomasz Śnieg przygotowany do wejścia. Blessing Game na rozegraniu. Przy nim nisko. Swenson, teraz już Nowakowski. Seweryn na razie mało widoczny. Gruszecki do Nowakowskiego. Ten za trzy trafia. Druga trójka Michała w tym meczu. 31 do 17. Nic, tylko się cieszyć. Swenson. Woods. Gruszecki, proszę, przejęcie, no i zasłużył na to, żeby wykończyć tą akcję Karol Gruszecki. W pierwszym meczu powstrzymał Woodsa. Dzisiaj wyrwał mu tą piłkę i pomknął pod kosz akademików. 33 do 17. Dobre minuty dla czarnych. Woods na skrzydło do Vrbanca. Ten trafia za dwa. O czas i minutową przerwę w grze prosi słupski szkoleniowiec. 33 do 19, 4 minuty 27 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego meczu.
Tomasz Śnieg pojawia się w słupskiej ekipie. Blazing Game ma czas na odpoczynek. Jest Łukasz Seweryn, jest Shiloh, jest Zdruk Wodojby, Nowakowski, który ma na swoim koncie już dwie trójki. Piłka spod kosza czarnych na tablicy wyników 33 do 19. 4 minuty 23 sekundy do zakończenia drugiej kwarty meczu. Czarni Słupsk, AZS Koszalin. Shiloh z odejściem nad rękami Wrmanca niecelnie. Za bocznej linii. Stelma. Przeszkadzamy już na połowie akademików. Woods prosi o zasłonę od Szewczyka. Znowu w górze, wysoko, ale tam przeszkadza mu Ezukwu. Na zbiórkę poszedł jednak Szewczyk i są dwa punkty, a więc 33-21. Tomasz Śnieg, Nowakowski. Oj, fatalne podanie do Ezukwu. Przeciął lot tej piłki Szewczyk. Swenson. Stelmach za trzy. Nie dziwię się, że trener czarnych natychmiast prosi o minutową przerwę w grze. 33-24. Chwila dekoncentracji. No nie miał dobrego wejścia Śnieg. Trzy minuty 28 do zakończenia drugiej kwarty meczu Energia Czarni Słupsk. AZS Koszalin na tablicy wyników 33-24. Teraz trzeba lekko zmienić chyba ustawienie w słupskiej ekipie. Nie ma zmian, jest Seweryn, Śnieg, Nowakowski, Shiloh, Jeziukwu. Szewczyk, Wrmanc, Svensson, Stelmach i Woods. Wyprowadzamy piłkę. Dziewięciopunktowe prowadzenie. Czarny. Shiloh na rozegraniu. Nowakowski, do kogo? Do Seweryna. Seweryn do Śniega, Śnieg... Nie przejmuje tego podania. Tam pojawiła się ręka Svenssona. Dogrywamy 13 sekund. Śnieg. Shiloh. Seweryn za trzy. Ach, jaka szkoda. Zbiórka Stelmacha. 33-24. 3 minuty, 3 sekundy. Svensson. Quintel Woods. Wrmanc, nieprzemysłowo zatrzymywany przez Nowakowskiego. Jarosław Mokros przyszykowany do wyjścia, odpoczywał będzie Michał Nowakowski. Milicic prosi Szewczyka i Łuca do się, do bocznej linii, jeszcze krótka rozmowa. Wrmanc trafia. 33-25. I 26 po drugim udanym rzucie. 2:48 do końca drugiej kwarty. Przewaga czarnych stopniała do 7 punktów. 33-26. Shiloh, no kompletnie nieudane podanie. Woods, no ale zrewanżował się. Był pod presją, miał kłopoty z oddaniem tej piłki. Przejęliśmy. Gubimy.
Śnieg kozłem do Eziukwu. Śnieg niezadowolony, Eziukwu poirytowany. 33-26. Swenson. Gorszy fragment gry w wykonaniu obu zespołów. Wrman za trzy, niecelnie. Odpychał Szymon Szewczyk. Oczywiście, że tak. To drugie przewinienie. Szewczyka w tym meczu. Będą dwa rzuty wolne. Teraz przy każdym przewinieniu zawodników jednej albo drugiej drużyny stawać będą na linii rzutów wolnych. 34-26. Jeszcze jedna próba Łukasza Seweryna. Brawo. 35-26. Seweryn, czuć się. Teraz ładne przekazanie ze śniegiem. Woods od tyłu próbował tam chodzić wzdłuż końcowej linii. Eziukwu. Pierwsze przewinienie tego zawodnika. Quintel Woods na linii rzutów wolnych. Eziukwu nie chce się pogodzić z decyzją sędziów. Nic nie było. I 35-27. Śnieg. Chillow. Seweryn. Kozłę ładnie do Eziukwu, ale tam podwojony nie jest. Nie ma komu oddać. No to więc wybrał wariant obronny. Uderzenie w Stelmacha. Piłka wypada za końcową linię. Mamy 8 sekund na dokończenie tej akcji. Minuta 28. Do końca drugiej kwarty. Mokros nie rzuca za trzy, wchodzi pod kosz, ale gubimy się w tej akcji. Stelmach, Szewczyk, Swenson. 19 sekund na dokończenie akcji. Stelmach nie czeka. Rzuca za trzy. Za daleko stał Eziukwu. I proszę, 35-30. Minuta 8 sekund. Do końca drugiej kwarty. Śnieg, Mokros będzie rzucał za trzy. Brawo! 38-30. I jeszcze 42 sekundy i będzie 15-minutowa przerwa. Swenson. Woods po prawej stronie. Wrbanc wychodzi, ale nie. To tylko, żeby wyciągnąć obrońców. Teraz Wrbanc z dystansu. Za trzy. 38-33, ale dzieje się w tym meczu. Śnieg. Spokojnie pokazuje, gramy do końca. Dziesięć na akcję, 13 do końca kwarty. Oddanie Shilow w górze, zczapowany. Walczymy jeszcze o tą piłkę. No i proszę, pogubiliśmy się. Nie ma! Zaliczone dwa punkty, proszę Państwa. No i finał jest taki, że kwarta kończy się wynikiem 38-35. 15-minutowa przerwa w grze. Czarni z trzypunktowym zapasem idą na odpocząć i wysłuchać rad ze strony
trenera. Przed nami oczywiście konkurs, a my słyszymy się po 15 minutach.